Sponsorem relacji z Europejskiego Forum Nowych Idei jest Grabowski i Wspólnicy, kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze firm rodzinnych. Parlament Europejski przyjął ostrą rezolucję względem Polski. Uchwalenie jej odbyło się wczoraj. 502 europosłów głosowało za. W treści tej rezolucji wzywa się Komisję Europejską do wstrzymania polskiego Krajowego Planu Odbudowy, wstrzymania jego zatwierdzenia, no i w konsekwencji także finansowania. Naszym gościem prosto z 10. edycji Europejskiego Forum Nowych Idei jest Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, pomysłodawczyni 10 lat temu z organizacji pierwszej edycji Europejskiego Forum Nowych Idei. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tematu Krajowego Planu Odbudowy i potencjalnego wstrzymania, zatwierdzenia, a w konsekwencji też finansowania tego dokumentu. Czego obawiają się przedsiębiorcy względem tych restrykcji organów europejskich? Ja myślę, że największym problemem jest to, że żyjemy w totalnie nieprzewidywalnym świecie. I zamiast podejmować działania, które by ograniczały właśnie tą nieprzewidywalność, to niestety to, co przewiduje Polski Ład, tylko i wyłącznie powiększy ten bałagan i nieprzewidywalność. I myślę, że to jest w tej chwili największe zmartwienie dla przedsiębiorców. Bo jeżeli jest tak, że mamy praktycznie koniec października, a my nie mamy pojęcia, jaki będzie system podatkowy, na jakich warunkach będziemy zatrudniać pracowników, to jak można planować jakikolwiek biznes? Wszystko jedno, czy mały, czy duży. I myślę, że to jest w tej chwili największy problem, z jakim mamy do czynienia, że po tym wszystkim, co zdarzyło się w pandemii i co spowodowało, że wiele firm ciągle ma jeszcze ogromne problemy i wiemy, że też jest wiele skutków pandemii, które ciągle trwają, bo zerwane kanały dostaw, to, co się na przykład dzieje w wielu przemysłach, motoryzacji, w AGD, jeśli chodzi o brak dostaw mikrochipów, więc to nie jest tak, że my możemy powiedzieć, że to już jest za nami. Zwłaszcza, że też nie wiemy, czy będzie piąta fala, jak daleko dotknie niektóre regiony, a wiemy, że w tej chwili są regiony w Polsce, w którym COVID niestety zbiera swoje żniwo, więc wszystkie działania, które by w jakiś sposób stabilizowały i zwiększyły tą przewidywalność funkcjonowania, są absolutnie niezbędne. A na pewno takim działaniem nie jest polski nieład. A w kwestii planu odbudowy i środków europejskich, czy obawia się pani wstrzymania środków? Mówię tutaj o dwóch korytach rzek w tym znaczeniu, którymi te środki mogą popłynąć, czyli po pierwsze to budżetowe finansowanie europejskie, ale również to finansowanie dłużne z Krajowego Planu Odbudowy. Czy nie obawia się pani wstrzymania tych środków? Oczywiście, że się obawiamy tego, że te pieniądze, które już są tak bardzo opóźnione, że one mogą w ogóle do Polski nie dotrzeć albo będą docierać w jakichś ratach i każda będzie zagrożona tym, że właśnie będą jakieś działania rządu, które niestety, ale spowodują właśnie znowu odsunięcie wypłat. Jest wiele projektów, które zresztą myśmy w Lewiatanie sporo projektów przygotowali, które właśnie miałyby dostać to dofinansowanie właśnie unijne. Więc one wszystkie są w tej chwili praktycznie zawieszone.
i znowu nie wiadomo kompletnie, na kiedy można planować różne działania potrzebne do tego, żeby uruchomić te projekty. Więc to jest jeszcze zwiększa tą właśnie nieprzewidywalność, o której mówiłam, tak? Że po prostu żyjemy w otoczeniu, które jest kompletnie nieznane. I zawsze było tak, że te pieniądze unijne, które były właśnie pewne, i one dawały takie gwarancje, że jeżeli projekt zostanie uruchomiony, jest zaakceptowany i realizowany zgodnie z założeniami, to tak powiem, można było liczyć na to, że projekt będzie można do końca sfinansować. A w tej chwili wiele projektów infrastrukturalnych, one są kompletnie pod znakiem zapytania. Pani przewodnicząca, więc tutaj mówię, to otoczenie, w którym my się poruszamy, jest bardzo niepewne. Podczas pierwszej edycji, w trakcie prezentowania deklaracji sopockiej, jednym z punktów było wezwanie do lepszego wykorzystania potencjału kobiet. Zawsze jest to trochę krępujące, kiedy mężczyzna rozmawia z kobietą albo mężczyzna z mężczyzną, najlepiej jeszcze o tym, jak lepiej wykorzystać ten potencjał. Więc ja tutaj powiem wprost, wystawiam się na ostrzał. W jaki sposób pani zdaniem mężczyźni, faceci mogą pomóc kobietom, aby lepiej wykorzystywać na rynku ich potencjał? Ja myślę, że wszyscy powinni zrozumieć, że to nie jest kwestia ideologii, tylko to jest kwestia ekonomii. I wszystkie badania pokazują, że tam, gdzie jest większa różnorodność, a w przypadku Polski to jest przede wszystkim właśnie kwestia większego udziału kobiet, te firmy mają lepsze wyniki, podejmują lepsze decyzje, lepiej wychodzą z różnego typu kryzysów. Więc myślę, że to jest jakby podstawa do tego, żeby ta walka o większą rolę kobiet nie była właśnie tylko i wyłącznie sprawą kobiet, tylko była naszą wspólną sprawą. Wczoraj mieliśmy zresztą na forum świetny przykład, ponieważ pan prezes Sławomir Sikora, który zrezygnował po 18 latach z funkcji prezesa Citibanku Handlowego, przedstawiał swoją następczynię. Jest nią kobieta, to jest wyjątek, jeśli chodzi o sektor finansowy. Oczywiście świetna profesjonalistka. I z jednej strony to fantastycznie, bo Citibank Handlowy jest w ogóle jedną z niewielu instytucji, gdzie w zarządzie jest prawie 50% kobiet i to konsekwentnie od lat, także nie jest to jakieś działanie wyjątkowe. Natomiast jednocześnie pan prezes powiedział, że to jest pierwsza kobieta prezes w 150-letniej historii banku handlowego. I myślę, że to pokazuje, gdzie niestety jesteśmy. I naprawdę trzeba zrobić wszystko, co się da, żeby ten potencjał z korzyścią dla kobiet i dla mężczyzn, dla firm, a dla gospodarki, żeby po prostu to wykorzystać. To ma swoje uzasadnienie także ekonomiczne, o czym przypomniała przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, Henryka Bochniarz, prosto z Europejskiego Forum Nowych Idei. Bardzo dziękuję za rozmowę. Sponsorem relacji z Europejskiego Forum Nowych Idei jest Grabowski i Wspólnicy, kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze firm rodzinnych.